dni. Jest wprawdzie w dzień blisko, jest śliska, ale wychodzimy z założenia, że komu nam się z pewnością nic nie stanie. No, to jest to psychologów transportu określane jak zjawisko faworyzacji subiektywnej, czyli mnie się to nie zdarzy, ja jestem dobrym kierowcą, ja potrafię, ja dam radę, ja skręcę, ja zahamuję. No niestety, jak widać, nie zawsze tak jest i najlepszym się to zdarza. My to w motorsporcie szczególnie widzimy. Oczywiście dochodzą dziś do granicy przy dużym ryzyku, przy takim jednak no innym stylu jazdy, gdzie chodzi tylko o prędkość i o sekundy, ale na normalne drogi no musimy mieć świadomość, że wiele rzeczy może się zdarzyć nie po naszej myśli i taka rezerwa, taka szansa, żeby coś zrobić z tym samochodem, żeby móc skręcić, zahamować, no musi w nas być, musimy pozostawiać sobie odrobinę takiej niepewności, że nie wszystko pójdzie po naszej myśli. Bo w przeciwnym razie może kończyć się tak jak na Dolnym Śląsku. Przypomnijmy, na wysokości miejscowości Nowice doszło do karambolu. Według policji zderzyły się 24 samochody. A naszym gościem był Krzysztof Hołowczyk, kierowca jedowy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Punkt widzenia. No właśnie, zmieniamy temat, przechodzimy do polityki. W naszym studiu profesor Kazimierz Kik, politolog Uniwersytet imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek sprawy Warszawy. Warszawa prawdopodobnie się powiększy. Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości, współautor ustawy warszawskiej, twierdzi, że najpóźniej w poniedziałek do Sejmu trafią przepisy wprowadzające. Wtedy będzie to całość prawa i będziemy mogli procedować. Tak mówił dziś Jacek Sasin. Tempo prac imponujące. No jak to zwykle w przypadku rządu Prawa i Sprawiedliwości, także i klubu parlamentarnego. Ja myślę, że tu są co najmniej dwa albo trzy piętra spraw. Piętra pierwsza. Ja akurat popieram, to rzeczywiście, jeżeli o tych metropoliach była mowa już kilkakrotnie w Katowicach, także i w okolicy Warszawy, to jest jakiś pomysł na także i jednak rozbudowę tych obrzeży Warszawy, czyli ucywilizowanie, zeuropeizowanie. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Nie może być prowincji Warszawy, czyli wokół Warszawy. I to takie zharmonizowanie polskiej drogi do Europy, muszę tak to powiedzieć, żeby nie sama Warszawa. Warszawa jest już europejska, jeżeli chodzi o średnią. PKB na mieszkańca, prawie średnia europejska, dolna jednak. Mamy zaraz za Warszawą kawałek dalej, bo w Płotkach mamy spadek do 38-40% średniej. To raczej nie powinna nic. To jest jedno piętro słuszne. Specjalnie gadają. Czyli pana zdaniem potrzebne jest przekazywanie struktury. Potrzebny jest wysiłek Warszawy na rzecz obrzeża. Także, żeby to tak pieniądze my się będziemy mieli w górę, a zaraz za opłacanie Warszawy będzie bieda, nędza i tak dalej. Myślę sobie, że Warszawa jest zobowiązana, winna to swoim okolicom. Zresztą tam mieszkający, którzy pracują w Warszawie. Krótko mówiąc, pamiętajmy o tym. To znaczy wszystko zostało dobrze policzone, wytłumaczone i przedstawione. Ja myślę, że tutaj wchodzimy w drugie piętro. Nie mogło być wszystko policzone, ponieważ ten pomysł ma bardzo pragmatyczny cel, instrumentalny wręcz powiedziałbym. I tutaj też w pewnym sensie podzielam stronę rządową Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ Warszawa nie może być opozycją wobec rządu. W Warszawie, w tym sensie, jeżeli na czele państwa stoi rząd, w tym przypadku Prawa i Sprawiedliwości, który ma konkretny program reformowania kraju i nagle napotyka na przeszkodę tuż u swoich stóp. Nie może robić kroku do przodu, ponieważ Warszawa zamieszkała przez w większości przypadków przez elektorat liberalny, elity, który popiera totalną opozycję, czyli stanowi totalne utrudnienie dla realizacji. Więc to drugie piętro to jest zbudowanie nowej huty w Warszawie, pod Warszawą. Pamiętamy, że w latach 50. w głębokim stalinizmie potrzeba było zmienić, dokonać zmiany elektoratu, bardzo konserwatywnego Krakowa i zbudowano nową hutę i w ten sposób elektorat w sumie dużego Krakowa z nową hutą już był elektoratem takim, jak należy. Więc ja myślę, że to jest to drugie piętro. Ale przecież rząd kieruje funkcjonowaniem całego kraju, całej Polski, a nie tylko Warszawy. No i właśnie, i potyka się o opór, który jest pod stopami, czyli w Warszawie, w samej Warszawie. Ponadto zwróćmy uwagę na taki fakt. Warszawa zamieszkała jest przez intelektualistów, przez ludzi, przez elity, przez na ogół zwolenników liberalnej, neoliberalnej. Także wiosna, proszę Państwa.
do wiosny to jeszcze jest, to nie jest dobrze, że cholera. Już obok, z kolei dominuje zupełnie inny elektorat. Czyli Warszawa jest jakąś taką odmienną strukturą społeczną w stosunku do tego całego morza oblewającego Warszawę. I dlaczego Warszawa ma utrudniać drogę postępu, rozwoju, awansu cywilizacyjnego tym, którzy są wkoło i myślą inaczej? Ja myślę sobie, że to jest też jakiś pomysł na to, żeby usiedlić tą Polskę, żeby jednak nie było tak, jak dotychczas są kominy. Jedni idą bardzo wysoko i trzymają się pod ręce i zapominają o tych, że za nimi ktoś nie nadąża. Także nawet ten instrumentalny cel, wyborczy cel, bo mówmy otwarcie, ja nie jestem politykiem, nie należę do żadnej partii, w związku z tym mogę mówić otwarcie, jak politolog to widzi. Jest to instrumentalne dążenie do, ale z kolei należy poprzeć to. Nie może być tak, żeby w jednym kraju, w jednym mieście, gdzie są rządy, gdzie jest rząd, ministerstwa i tak dalej, parlament, o większości parlamentarnej Prawa i Sprawiedliwości, napotykał na totalną przeszkodę w drodze realizowania swojego programu wyborczego w elektoracie, który jest dominowany przez siłę przeciwstawną, która nazywa się totalną opozycją, która nie pozwoli. Z drugiej strony są jeszcze miasta w Polsce, w których opozycja, czy to PO, czy Nowoczesna, czują się całkiem dobrze, chociażby Wrocław, chociażby Gdańsk, tam też zostanie wprowadzone prawo metropolitalne? Trudno powiedzieć, bo ja to widzę, to jest walka o Warszawę przede wszystkim. Sprawa jest oczywista. Natomiast tu pan bardzo trafnie podkreślił, że przecież są jeszcze takie miejsca w Polsce, w którym odzwierciedla się ta niedobra tendencja dominująca w całym kraju, mianowicie, że mamy dwie Polski. Ale przecież to wyborcy wybierają swojego prezydenta, swojego burmistrza. Tak można powiedzieć, oczywiście, że wybierają wyborcy. Tyle tylko, że efekt jest taki, że państwo wybierają Polski, nie tych, co trzeba? Nie chodzi o to, że nie tych, co trzeba, tylko efektem tego jest to, że Polska nie może pójść do przodu. Znaczy, nie można dokonać reform. Wie pan, jest taka sytuacja, jeżeli jest demokracja, to w tej demokracji większość wybiera władzę Polski. I nagle okazuje się, że ta większość, którą wybrano w wyborach parlamentarnych, nie może dokonać reformy kraju w duchu obietnic wyborczych, ponieważ w poszczególnych miastach znajdują się siły, które zbierają szeregi, uniemożliwiając realizację demokratycznie wybranemu rządowi, realizację programu. Więc jeżeli chcemy Polskę sparaliżowaną, Polskę, w której nie można zrobić kroku do przodu, ponieważ mamy wolność, mamy szlachecką wolność, nie, liberum veto, nie pozwalam, totalną opozycję. I jeżeli się dziwimy potem, że rząd rozpaczliwie próbuje zrealizować swoje założenia programowe i podejmuje wszystkie działania, które do tego prowadzą, także i te, które są wątpliwe z punktu widzenia demokracji. Więc ja myślę tak, popatrzmy na przyczyny, a potem porównajmy je ze skutkami. Skutki tych przyczyn to właśnie działania Prawa i Sprawiedliwości. Tylko nie do końca rozumiem, jak na przykład włodarz, czy to Wrocławia, czy Gdańska, czy Poznania może zablokować reformy planowane przez rząd. Rząd chce wprowadzić 500+, wprowadza, nie ma problemu. Wprowadzone jest także we Wrocławiu, czy w Gdańsku. Ale oczywiście, ale teraz popatrzmy na szkolnictwo, na reformę szkolnictwa średnie, na podstawowego, prawda? Gdzie w tej chwili organizowane są strajki w całej Polsce i zwłaszcza w te strajki wciągane są samorządy. Zwłaszcza samorządy, te, które są kierowane przez przedstawicieli opozycji lub zwolenników opozycji. I teraz próbujemy zmienić Polskę w kształcie, którą wybrało większość wyborców. Prawda? I nagle okazuje się, że nie możemy, bo ta mniejszość, która przegrała wybory, jest tak usytuowana w poszczególnych częściach kraju, że może zablokować lub stworzyć wrażenie blokowania lub utrudniania realizacji programu większości parlamentarnej. Mówimy o ustawie warszawskiej. W tle pobrzmiewają jeszcze echa dyskusji o zmianach w ordynacji wyborczej. Największe emocje budzi oczywiście dwukadencyjność i moment wprowadzenia owej dwukadencyjności. Gdyby zadziałała ustawa warszawska i zmiany ordynacji skończyłyby się tak, jak przewiduje Prawo i Sprawiedliwość, czyli w roku 2018 już by zaczęły funkcjonować, to doprowadziłoby do poważnego przebudowania politycznego w samorządach. Prawdopodobnie tak. Ustawa warszawska jest mniej więcej w tym samym kierunku idąca. Wiemy, że w wyborach 2014 roku mieliśmy do czynienia ze specyficzną sytuacją w wyborach i specyficznym wynikiem wyborów samorządowych, które nie odzwierciedlają układu sił na wsi i w samorządach, więc jeżeli wtedy mieliśmy do czynienia z tego typu sytuacją, kiedy to przecież PiS nie rządził, to nie PiS był autorem tego lapsusa wyborczego. W związku z tym ja myślę sobie, że polska demokracja ma swoje luki.
te luki, one mają miejsce, występują w całej naszej historii 26 lat poprzednich. I to, co będzie teraz robiło Prawo i Sprawiedliwość, jest w pewnym sensie reagowaniem, albo też swoistym reagowaniem na tego typu luki. Więc to jest rzeczywiście sytuacja tego, że jeden psuje, drugi psuje tamtemu, co popsuł. Więc każdy jest usprawiedliwiony, każdy ma swoje usprawiedliwienie, natomiast polska samorządność, no, patrząc z lotu ptaka na polską samorządność, to ona oczywiście jest lepiej oceniana niż polski parlamentaryzm przez społeczeństwo w sondażach, ale też ma swoje słabe strony i jeżeli popatrzymy na to, że w tej chwili zbierają się do boju, łączą siły ci, którzy stanowią element składowy tych, którzy przegrali wybory i ich zadaniem jest uniemożliwienie realizacji wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Jak mamy patrzeć na polską demokrację, która sama się blokuje? I jak mamy teraz patrzeć na działania Prawa i Sprawiedliwości, które próbuje usunąć te blokady i te przeszkody stojące na drodze realizacji programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości? Jednym ze słabych elementów polskiej samorządności jest dość niska frekwencja w wyborach samorządowych. Może ta dyskusja, która się toczy od kilku tygodni, spowoduje, że w przyszłorocznych wyborach frekwencja będzie dużo wyższa niż dotąd. W naszym studiu profesor Kazimierz Kik, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Za kilka minut wracamy do rozmowy. Informacje dnia w skrócie. Minęła 11.30. Cztery osoby trafiły do szpitala po porannym karambolu w pobliżu autostrady A4 na Dolnym Śląsku i od tego zaczniemy. W serwisie powiemy o strzelaninie, do której doszło w Luwrze w Paryżu, a także o trwającym w stolicy Malty nieformalnym szczycie unijnych przywódców. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. Jak informuje Straż Pożarna, po porannym karambolu w pobliżu autostrady A4 na Dolnym Śląsku do szpitala trafiły cztery osoby. Do zdarzenia doszło przed 8 rano. Do karambolu z udziałem 24 aut doszło na łączniku koło Żarowa. O jego przebiegu mówi jeden z jego uczestników, Paweł Broda. Golf plus ten tir, który tam dostał od tego golfa, po czym w niego też jakiś chyba Peugeot wjechał. Każdy, kto tam stoi, to gdzieś tam otrzymał uderzenie. Kobieta też stała pomiędzy trzema autami a tirem, nie miała jak uciec nawet. Tam widziałem, jak facet ją wziął za kurtkę i po prostu ją ściągnął na pobocze. Według służb przyczyną wypadku były gęsta mgła oraz śliska nawierzchnia. Policja szacuje, że droga jeszcze przez co najmniej godzinę będzie zablokowana. Na miejscu pracuje 10 zastępów Straży Pożarnej. Francuski żołnierz otworzył ogień do napastnika, który zaatakował go maczetą w Luwrze. Świadkowie twierdzą, że napastnik został zabity. Według policji jest ciężko ranny. Rzeczniczka muzeum poinformowała, że ze względów bezpieczeństwa Luwr został zamknięty dla zwiedzających, a gości ewakuowano. Policja otoczyła teren zajścia. Zamknięto dla ruchu pobliską ulicę, także najbliższą stację metra. Według Le Parisien napastnik chciał wejść na teren muzeum z dużym pakunkiem. Dotarł jednak tylko do podziemnego holu, w którym są kasy i sklepy z pamiątkami. Tam no bo to też zależy od wrażliwości. Im bardziej człowiek święty, popatrzmy na praktykę, jaką mieli święci, czy święta Faustyna, czy święty Paweł II. Tak więc to myślę, do muzeum, nie znaleziono materiałów to jest ten moment, w którym my zdajemy sobie, czy jesteśmy wrażliwi na wiele rzeczy. Bo tak jak człowiek tak skostnieje, można powiedzieć, raz do roku pójdę, no to nawet gdybyśmy zrobili takie czyste porównanie do jedzenia czy do mycia, to popatrzmy, jak wyglądamy, gdybyśmy tak się rzadko mieli. W nieoficjalnych rozmowach polityków no to może my już stracimy zapach jakiś taki nieprzyjemny, bo przysiągniemy nim, ale każdy z kim się spotkamy, no to będzie przeżywał bardzo trudne chwile. Zaplanowano wypowiedź szefa Rady Europejskiej Donalda no, Tuska, tutaj myślę, że gdyby zajrzeć, nie wiem, czy do dzienniczka świętej siostry Faustyny, żeby organizują dzień drzwi otwartych. Tutaj jakąś roku w Polsce wykrywanych jest 160 tysięcy nowych i zachorowań drugiemu na człowiekowi, ale popatrzmy też nie na to, bo nieraz może nam brakuje takiej wrażliwości, ale gdyby podjąć tą praktykę, życie.
chociażby raz na miesiąc, tak, pierwsze piątki czy pierwsze czwartki, pierwsze soboty miesiąca, no z pewnością w nas też będzie wzrastała miłość do Jezusa, że nie będziemy tacy gruboskórni. Może spróbować sobie zrobić praktykę codziennego rachunku sumienia. My też o tym mówimy, czy czynimy ten rachunek przy okazji wieczornej modlitwy, tej modlitwy na zakończenie dnia, komplety. Często jest tak w takiej praktyce brewiarzowej, że w ciągu dnia, w południe na przykład, też krótki rachunek sumienia czynimy. I nie tylko to ma być, że to siostra zakonna, kapłan, prawda, którzy się modlą brewiarzem, powinni to praktykować, ale sami pomyślmy rano, gdy nawet nad czymś pracujemy, nad sobą pracujemy, bo to też nie praca dla pracy, ale no, to wynika wszystko z przekazania miłości Boga i bliźniego. Ja chcę miłować bliźniego jak siebie samego, chcę go poważnie traktować, chcę być dobrym. Tutaj pomyślmy o tej praktyce tej życzliwości, takiej serdeczności, szacunku pewnym do siebie nawzajem. Mąż do żony, żona do męża, rodzice w relacji do dzieci swoich. Prawda? To nie, że ojcu wszystko wolno. Ojciec nie powinien ani rozdrażniać dzieci, ani jakoś tak nadużywać swojej władzy, którą ma nad nimi. I z tego, prawda, gdybyśmy tak się przykładali do rachunku sumienia, popatrzyli na te wszystkie warunki, wspomnieliśmy je, przygotowanie, to z pewnością będziemy też postępowali w takiej doskonałości, bo to jest droga do świętości, prawda? I teraz powiemy, że ja nie mam żadnego grzechu albo ciężkiego takiego, że nie zabiłem, nie ukradłem. Na to, że myśli masz takie czy inne, że pozwalasz na to, na tamto, że marnotrawisz czas, że nie przekładasz, że prawda, masz ręką na wiele spraw, że już jesteś nieodpowiedzialny. To co to jest? Pracuj nad tym. I teraz co z tą praktyką? Sakrament pokuty to nie jest kwestia tylko mnie. To jest kwestia tego, że to Bóg uzdalnia mnie. On mi przebacza. On mnie zachęca. Popatrz, nieraz nawet to zadośćuczynienie. Jak my tak nie potrafimy podejść do spowiedzi uczciwie, no to ja się pytam, a jak my zadośćuczynimy, jak my naprawiamy szkody, które popełniliśmy? Popatrzmy na takie obgadywanie. To już sobie dajemy prawo do tego, że na prawo, na lewo. Co nam ślina przyniesie na język, to gadamy, pleciemy, można powiedzieć. Tak, potem się będziemy licytować, czy kobieta, czy mężczyzna więcej. Ale ja przepraszam, a kto to weźmie i naprawi? Tak, to, że tak pleciemy jedni na drugich, że robimy taką atmosferę, prawda? Że do sąsiada nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ale wszyscy sąsiedzi już wiedzą, co ja o sąsiedzie myślę, albo jaki on jest. A kto to naprawi? A kto pójdzie do sąsiada i go przeprosi? Kto mu wynagrodzi? Prawda? Bo przywłaszczymy sobie coś. Tak, pleciemy jedni na drugich. No tak robią Moherowi, bo oni muszą siebie doprowadzić do ruiny. To ja już nie od dziś mówię, że dom podzielony się nie ostoi. Że dom poorany, podzielony się nie ostoi. Tam ktoś zwinie coś. A przepraszam, spowiadałeś się z tego. To jest kradzież. To jest wystąpienie przeciwko prawu Bożemu. Tak. I teraz moja wrażliwość. I teraz, czy ty to naprawiłeś? I w jaki sposób? Dokonał przestępstw i teraz ukradłeś coś. I teraz siedzi i może spać. Czy warunki, w może ci trudno oddać, tak? No ale... To może być czy zmarłeś na przykład u niego? A jak miałeś mocne postanowienie, no to czemu drugi raz ukradłeś? Znaczy, że nie miałeś, że nie przepracowałeś tego. Zobaczmy, że my nieraz nie przepracowywujemy tego w ogóle. Może, no tu jest kwestia myślenia. Ja nieraz tak odnoszę to do tej edukacji seksualnej, że cały czas się nas epatuje, że trzeba edukować, a chłopak nie potrafi powiedzieć przepraszam. Dziękuję, nie potrafi zapanować nad swoimi emocjami, tak. Ale jaki przykład ma od ojca czy od matki? Może żadnego. A my tutaj edukacja, że to wszystko zmieni. Sytuacja na świecie w ogóle się zmieni, bo wyedukujemy wszystkich seksualnie. No ale, no mówię, a potem brakuje nam podstaw, więc tak bym na te rzeczy patrzył. Pani jeszcze jest pewnie z nami, co? Tak, ale właśnie jeżeli chodzi o Polskę, bo w pewnym sensie należy do punktu stycznia, jeżeli chodzi o Słowację.
w jakimś tam sensie także w niektórych przypadkach Czechy. Więc na pewno nie o tym. Ja myślę, że rozmawiano o tych sprawach, które łączą. Myślimy o ukorzeniu, prawda, ja zdrowia więcej kosztuje, aniżeli coś lepszego przy każdej spowiedzi. Popatrzmy, wspominać na mękę, w tym obudzić też skruchę serca, o ile to możliwe za łaskę Bożą, zawsze tutaj się ćwiczyć w takim żalu doskonałym. Jak dotąd kraje Unii Europejskiej, ale mówię, gdyby spróbować czytać dzienniczek św. Siostry Faustyny, ona z pewnością wiele tam podpowie, jak do tego podejść. Zapewniał, że chciałby, aby jego kraj był jednym z pierwszych, które będą optowały za zniesieniem owych sankcji. Ja myślę, no to nie jest tak, że stwardnieje nam skóra. Francji, ale także w Niemczech, niebawem w Holandii. I wszędzie tam siły opozycyjne, te, które mają szansę na sukces wyborczy, głoszą potrzebę zniesienia sankcji. Ale nie tylko oni, bo także i Włosi. Wiemy, że to jest polityka. Sankcje wobec Rosji są nieskuteczne, po pierwsze. Po drugie, no, ale tutaj, żebyśmy też świętokradztwa nie popełniali, bo na to też musimy sobie zwrócić uwagę, że tak właśnie przyjmuje Pana Jezusa, doprowadzić do bezpieczeństwa Europy poprzez zablokowanie Rosji. Co jest moim zdaniem odwrotnością racjonalnego myślenia, bo ktoś mądrze powiedział kiedyś dawniej jeszcze w Unii Europejskiej. Tak, dziękuję Pani Miłej. Bóg zapłać, proszę bardzo, Radio Maria. Rosja to 40% całego. Teraz i zawsze. Prawie połowa. Europa pokazuje swoją niezgodę na to, co robi Rosja. To jest bardzo słuszne, że Europa nie zgadza się na to, co robi Rosja, ale musimy pamiętać, że Rosja nie zgadza się na to, co robi Europa. Gdybyśmy szukali, kto był pierwszy jako figura, to czy cały wywód należałby uczynić, w jaki sposób doszło do konfrontacji na Majdanie. I jakie to siły brały w tym udział i jaka to była przyczyna rzeczywista tego wszystkiego była, czyli ta idea konfrontacji, zablokowania Moskwy, zepchnięcia Moskwy. To może jest i słuszne. Ja tutaj bym się nie sprzeciwiał temu, żeby Rosja utrzymała się z daleka. A to jest różne. Ponadto to jest sprzeczne z interesem Europy. Ja przypomnę, jak pisałem książkę Światowe aspiracje Unii Europejskiej. To jakiś lat temu wydałem tę książkę i tam głównym, jednym z trzech głównych aspiracji Europy Zjednoczonej Europy było wkomponowanie Rosji we wspólną europejską przestrzeń gospodarczą. W swoim czasie i nawet powiem więcej, Europa wtedy mówiła i myślała, że bez udziału Rosji jest niemożliwa realizacja światowej integracji Unii Europejskiej. Niemożliwa realizacja. Teraz możemy mieć sytuację jeszcze dalej idącą w przypadku, kiedy to Donald Trump będzie działał na rzecz zdemobilizowania procesu integracji europejskiej, znaczy zdemobilizowania chęci integracyjnych u Europejczyków. I wtedy okaże się, że my zostaliśmy wpuszczeni w tak zwane maliny, ponieważ Stany mogą dogadać się z Rosją w sprawach oczywiście ekonomicznych, gospodarczych, a my będziemy musieli ze spuszczoną głową iść szlakiem wielkiego przywódcy Stanów Zjednoczonych, czyli będziemy musieli przewartościować całokształt swojej polityki. Albo inaczej, albo staniemy się wyrzutkiem Europy, który to wyrzutek będzie blokował możliwości realizacji światowej aspiracji Unii Europejskiej. I o nowej sytuacji na świecie pisał w liście wystosowanym do szefów państw przed szczytem dzisiejszym, przed szczytem Unii Europejskiej na Malcie, Donald Tusk, szef Rady Unii Europejskiej. Polski MSZ od tego listu się dystansuje. No tak, ja myślę sobie, że Donald Tusk jest w trudnej sytuacji, kiedy to nie reprezentuje żadnej siły rzeczywistej, realnej i musi być echem stanowisk podejmowanych przez poszczególne rządy Unii Europejskiej. W związku z tym musi lawirować w pewnym sensie i lawiruje. Ale czemu służył ten list? Jaka była jego funkcja?
przypomnieć o sobie, zawalczyć o drugą kadencję na stanowisku? Ja myślę, że zbliża się maj, czyli zbliża się wybór nowego przewodniczącego Rady Europejskiej i to jest takie próba, to jest taka próba podkreślenia, że Donald Tusk znajduje się w głównym nurcie toku spraw europejskich. Pozostanie w tym nurcie na zakończenie jeszcze krótko? Trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że szanse są nieduże, ponieważ socjaliści w Europie są bardzo zdeterminowani, a z drugiej strony liberałom i chrześcijańskiej demokracji konserwatystom potrzebny jest jednak sojusznik, dlatego że siły liberałów i chrześcijańskich demokratów są w Europie stosunkowo słabe, aby narzucić swój kierunek procesu integracji europejskiej. Profesor Kazimierz Kik, politolog, Uniwersytet imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Czas na kulturę. Rozmowa kulturalna w Polskim Radiu 24. Dzień dobry, Maja Kluczyńska. Proszę Państwa, w studio gość pan Jan Engelgard, kierownik Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Proszę pana, dziś w Muzeum Niepodległości w Warszawie o godzinie 17 uroczystość 60-lecia pracy naukowej i 85-lecia urodzin pana profesora doktora habilitowanego Mariana Marka Drozdowskiego, historyka, przypomnę, biografisty, warszawianisty. A pan będzie między innymi wygłaszał laudację. To ja poproszę teraz na nasz użytek o taką krótszą może laudację dla pana profesora Mariana Marka Dąbrowskiego. Dorobek naukowy profesora, publicystyczny. No tak, w parę minut oczywiście może się uda, tak. Dlatego że dorobek profesora Mariana Marka Drozdowskiego jest olbrzymi. Ja bym chciał zwrócić uwagę w tym jego długim życiorysie naukowym, bo to jest 60 lat pracy naukowej, na kilka wątków, którymi on się zajmował przez całe życie. Przede wszystkim to jest biografistyka i zaczynał od biografii działaczy ruchu socjalistycznego, ale potem ma olbrzymie zasługi na przykład dla wydobycia wiedzy na temat Eugeniusza Kwiatkowskiego, znanego działacza gospodarczego, politycznego, który działał w dwóch epokach. Przed wojną był znany między innymi z budowy Gdyni, a potem też jakoś w Polsce po 1945 roku swoją obecność zaznaczył. A więc to jest pokazywanie postaci z różnych obozów politycznych i z różnych dziedzin, dlatego że to profesor nie koncentrował się tylko na biografiach politycznych, ale również bardzo go interesowała gospodarka. W związku z tym ten Eugeniusz Kwiatkowski, Władysław Grabski, to były te postacie, które dokumentował, ale oprócz tego jeszcze oczywiście warszawianista, bo z tego był znany w pierwszej fazie swojej działalności naukowej. Między innymi są współautorem, autorem historii Warszawy i tutaj ma oczywiście olbrzymie zasługi. Ja myślę, że to, co na co zwrócić uwagę jeszcze trzeba, to Centralny Okręg Przemysłowy. To był taki jego, no można powiedzieć, konik, który trwał bardzo długo. Dzisiaj na tą uroczystość też przyjadą przedstawiciele Stalowej Woli. No zwłaszcza ta Stalowa Wola, prawda? Bo tam od tego miasta się zaczynało i pan profesor wiele publikacji na ten temat. Właśnie, bo to było zarówno związane z Eugeniuszem Kwiatkowskim, ale ostatnio wydał całościową monografię, czyli historię Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jest też honorowym obywatelem miasta Stalowa Wola. W związku z tym... W jednym z wywiadów, przepraszam, tak ładnie mówił, że teraz marzymy o tym, żeby wyprodukować jakąś część do samolotu, a kiedyś przemysł zbrojeniowy, etc. To wszystko mieliśmy i byliśmy no przemysłowym, może nie potentatem, ale państwem, które... No na pewno, jeżeli chodzi o historię II Rzeczypospolitej, no to były takie dwie sztandarowe oczywiście te inwestycje, czyli właśnie Gdynia i Centralny Okręg Przemysłowy, obie związane właśnie z Eugeniuszem Kwiatkowskim. I tutaj profesor ma też zasługę, bo mówiliśmy o Kwiatkowskim, ale on opublikował jeszcze w 2009 roku archiwum morskie Eugeniusza Kwiatkowskiego, czyli tematyka morska ziem zachodnich. W ogóle profesor zaczynał w Szczecinie. No w związku z tym ta tematyka jest mu bliska, może dzisiaj mniej popularna, ale też dzisiaj się mówi o odbudowie przemysłu stoczniowego i te tradycje są bardzo długie i on to udokumentował, zarówno okres II
Rzeczypospolitej, jak i potem. To fantastyczne, bo my ciągle tutaj w centrum Polski mało wiemy o świetnym Szczecinie i o jego historii, i o zabytkach, ale też i o rozwoju przemysłowym i przemysłowo-gospodarczym. Proszę pana, a proszę jeszcze powiedzieć, czy w zbiorach Muzeum Niepodległości są zbiory publikacji jubilata? Tak, profesor regularnie oczywiście nam przekazuje swoją bibliotekę. Będzie towarzyszyć dzisiaj, bo dzisiaj o godzinie 17 mamy taki wieczór właśnie jubilata i będzie towarzyszyć temu wystawa książek profesora, więc ja tu już się wymieniłem kilka tytułów, bo tych książek jest kilkadziesiąt i na użytek dzisiejszych widzów zapraszamy na godzinę 17, będzie można to obejrzeć, czyli to są książki pierwsze wydawane już po 57 roku, aż do dzisiaj. Ja tylko powiem, że w roku 2014, a więc ile, dwa lata temu czy trzy, profesor, jak policzyłem, wydał cztery książki, a więc w tym wieku publikuje bardzo często, na przykład wydał biografię Jana Karskiego, bardzo ważna, którego znał, cenił bardzo. I nagrywał z nim jeszcze relacje Józefa Garlińskiego, napisał swoje wspomnienia o historykach, bo profesor należy do takiego pokolenia, no tego znakomitego pokolenia historyków, którzy w latach tam 60., 70., taki jak Aleksander Geisztor, Andrzej Zachorski, to jest właśnie to pokolenie. I w tej książce poświęconej tym historykom właśnie ich wspomina. Ale też bym zwrócił uwagę na jego współpracę z wydaństwem Rytm w ostatnich latach, gdzie taki cykl powstańczy, czyli o powstaniach od listopadowego do warszawskiego, a sam profesor napisał na przykład taką książkę Świat wobec powstania warszawskiego. Więc ta tematyka warszawska ciągle się przewija. I w Muzeum Niepodległości tylko na dzisiejszy wieczór te publikacje, czy one trochę dłużej zostaną? No myślę, że kilka dni postoją, ale oczywiście jak ktoś chce, to może do naszej biblioteki skorzystać i to obejrzeć. No to proszę pana, korzystając z okazji, kierownik Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, oddziału tegoż Muzeum Niepodległości w Warszawie, w którym ta wyjątkowa uroczystość dzisiaj, jeszcze raz przypomnę, 60-lecia pracy naukowej i 85-lecia urodzin pana profesora, doktora habilitowanego Mariana Marka Drozdowskiego. To jest Muzeum Niepodległości w Warszawie, jak już mówiliśmy, Aleja Solidarności 62. To ja chcę pana zapytać o Cytadelę Warszawską, ten 10 pawilon, bo wiele osób przejeżdżając nad Wisłą widzi, obserwuje skarpę i cóż tam się dzieje? No właśnie, jadąc od strony Żoliborza w kierunku centrum, każdy kierowca zauważy olbrzymie roboty przy murze. Tak. To jest budowa wielkiej bramy technicznej, wjazdowej dla ciężkiego sprzętu budowlanego i tamtędy będą na budowę dwóch wielkich muzeów, czyli Muzeum Historii Polski i Muzeum Wojska Polskiego, wjeżdżać sprzęt no, budowlany. Natomiast docelowo... Czyli tam jeden wielki plac budowy na razie. Znikają drzewa, które zasłaniały. Tak, no, częściowo myśmy odsłonili tak zwaną kaponierę przy naszej bramie. Ja przypomnę, do nas się wjeżdża bramą Bielańską. I przy tej bramie jest piękna kaponiera, działobitnia, odsłonięto i nagle ludzie zorientowali się, że jakaś architektura jeszcze w Warszawie jest forteczna, ale bardzo ciekawa. Natomiast docelowo w tym miejscu, gdzie państwo widzą teraz te wykopy, będzie tunel. Mur zostanie rekonstruowany, to jest zabytek. Ja dodam tylko, że od 1834 roku, kiedy ten mur zbudowano, nigdy nie był zniszczony. To jest pierwsze jakby nie tyle zniszczenie, tylko no... Odsłona w ogóle. Odsłona plus udostępnienie terenu, dlatego że taką piętą achillesową Cytadeli, skoro o tym mówimy, była niemożność dostania się, bo są tylko trzy czyli wąskie bramy. Do tej pory tak nie było, żeby to było widoczne, bo też trudno było wjechać, no dojechać. Jedna brama była od strony Żoliborza w ogóle zamknięta, bo to wojskowa. W związku z tym to jedyna taka ogólnodostępna była nasza. No, ale nasza też jest wąska, to jest 1835 rok. W związku z tym dopiero po budowie tych dwóch muzeów, a zakończenie to jest około 2022, zrobi się wielki obszar, czy jak ja to nazywam, taki park historyczno-muzealny, gdzie będą cztery duże muzea i duże imprezy również masowe, kulturalne będą mogły się tam odbyć. Te cztery duże, wielkie muzea to?
znaczy może dwa wielkie, czyli Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Historii Polski, i dwa mniejsze, już istniejące, czyli nasze, czyli Muzeum 10 Pawilonu i Muzeum Katyńskie, które też już funkcjonuje kilka lat. Powiedział pan nasze, Muzeum 10 Pawilonu, Cytadeli Warszawskiej, jako oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie. To zapytam tak, proszę pana, a lekcje historii odbywają się, odbyły się już, to są jednorazowe akcje, czy też ta działalność edukacyjna jest przewidziana? No to jest stały element pracy każdego muzeum, czyli lekcje muzealne. My mamy na stronie te tematy powieszone, tak można powiedzieć, ogłoszone. Chwilę temu styczeń się zakończył, to styczeń był bardzo, nazwijmy, bogaty, bo była rocznica powstania styczniowego i mogę powiedzieć, że takim mocnym akcentem żeśmy zakończyli. 31 stycznia gościliśmy uczestników tak zwanej, tak to się nazywało, lekcja historii powstania styczniowego, organizowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. To byli uczniowie szkół mundurowych i Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Sztuki Wojennej, razem około 350 osób, czyli to duże wyzwanie było, no ale udało nam się. Także oprócz tego oczywiście przyjmujemy grupy szkolne, które się zgłaszają. No, to była taka duża, jednorazowa akcja, na którą żeśmy oczywiście wyszli tu naprzeciw postulatom Ministerstwa Obrony Narodowej. Oprócz tego ci zwiedzający jeszcze zwiedzali Muzeum Wojska Polskiego i Centralną Bibliotekę Wojskową, także to wszystko trzeba było jakoś dograć. A co możemy teraz w tych przepastnych, jak się zdawać by mogło, miejscach, które w Cytadeli są, a w których to miejscach jest, mieszczą się na przykład, między innymi, i które to są udostępnione, galeria malarstwa Sibiraka, więźnia 10 pawilonu Aleksandra Sochaczewskiego. Tak, no to jest nasza stała wystawa. Ja tylko przypomnę, że te obrazy, a ich jest razem 119, to jest duża kolekcja, znana malarza, który zalicza się do tak zwanej szkoły wiedeńskiej, przepraszam, monachijskiej, i one wiszą od lat 60. Czyli jakby ktoś jakby u nas to już to widział. Natomiast one ciągle są jakby nieodkryte, to znaczy ludzie nawet nie wiedzą, że tak potężna i bardzo znacząca galeria malarstwa jest właśnie w 10 pawilonie. To trochę się jakby dziwne wydaje, że to w więzieniu, ale to jest najlepsze miejsce dla te obrazy, ponieważ one ilustrują te obrazy los zesłańców syberyjskich. W związku z tym Cytadela, która była nazwana przedsionkiem Syberii, jest najlepszym miejscem na ich ekspozycję. Także zapraszam, szczególnie obraz Pożegnanie Europy, który jest 7,5 metra długości i 3,5 metra szerokości, robi olbrzymie wrażenie. To jeszcze na zakończenie, proszę powiedzieć, pan też oprowadza wszystkich chętnych, którzy chcieliby zwiedzić już te sale, które są udostępnione, i te miejsca w tym 10 pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Jakie pytania zadają? No właśnie, to jest ciekawe, że najczęściej mamy pytania o życie codzienne więźniów, czyli na przykład gdzie jedzono, jakie było jedzenie, a gdzie była toaleta, czy można było wychodzić, ale bardzo często jest też pytanie, czy komuś się udało uciec. A udało się uciec? No więc nie udało się. Znaczy my mamy odnotowany jeden przypadek ucieczki, ale on został złapany. Także było to dosyć więzienie szczelne, tak to nazwijmy, może porównając niektórzy z Alcatraz, chociaż właściwie Alcatraz był na wyspie, u nas to było w pobliżu... Na skarpie. Ale musimy powiedzieć, że to było więzienie śledcze, czyli tam nie odsiadowano wyroku, w związku z tym taki więzień jakby też nie miał jakby wielkiego zapotrzebowania na ucieczkę. Jeżeli mu nie groziła śmierć, to po prostu czekał na wyrok i stamtąd mógł uciec, nie wiem, z Syberii, były takie przypadki. Natomiast charakter tego więzienia oraz pilnowanie dosyć, znaczy strzeżone dosyć solidnie, sprawiało, że tych ucieczek nie było. Pan tam jest gospodarzem całego terenu. Proszę powiedzieć, czy te drzewa, które teraz znikają, coraz bardziej odsłaniając właściwie charakterystyczne mury 10 pawilonu, one tam zawsze były? Znaczy mówimy o murze zewnętrznym. Tak, ponieważ tak, Muzeum 10 pawilonu to jest 10 pawilon z zewnątrz. Natomiast tak, ludzie, którzy przejeżdżają Wisłostradą, widzą drzewa i mur. I ten mur będzie, na razie jest odsłaniany tylko w niektórych elementach i jak chciałbym przypomnieć, kiedy Cytadela funkcjonowała jako obiekt wojskowy, w ogóle nie było żadnych drzew, dlatego że obiekt wojskowy wykluczał istnienie, no bo to jest pole ostrzału. W związku z tym to inaczej wyglądało niż dzisiaj. Dzisiaj jest to odsłaniane na nowo i ludzie nagle ostrzegają, że w centrum Warszawy jest jakiś potężny
obiekt zabytkowy, który ma swój urok. Jest dostrzegalny i można do niego dojechać. I można nawet wjechać do nas, można, przypominam, Bramą Bielańską wjechać nawet teraz. Dziękuję pięknie. To mówiliśmy o Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. To jest oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie. A naszym gościem w studio był pan Jan Engelgard, który jest kierownikiem Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. I przypominamy, dzisiejsza uroczystość z kolei w Muzeum Niepodległości, godzina 17, uroczystość 60-lecia pracy naukowej i 85-lecia urodzin profesora doktora habilitowanego Mariana Marka Drozdowskiego. Dziękuję panu pięknie za spotkanie. Dziękuję państwu. Reklama. Total dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Jeśli w twoim domu lub firmie płynie gaz, na konkurs z Tauronem najwyższy przyszedł czas. Właśnie teraz Tauron rozdaje nagrody. By wziąć udział w konkursie, masz 3 powody. Kamera, złotych 600 i 1200. Wieść już się rozeszła w każdym polskim mieście. Co to za okazja, że Tauron nagradza nas? Ogólnopolskie badanie rachunków za gaz. Jeśli więc mocno liczysz na uśmiech losu, wejdź na tauron.pl/konkurs. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Heba Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Heba Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. To była reklama. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Minęła 12. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Trwa usuwanie skutków karambolu przy autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. 8 osób zostało przewiezionych do szpitala. Zawodowi kierowcy apelują o ostrożność. Musimy mieć świadomość, że wiele rzeczy może się zdarzyć nie po naszej myśli. Pozostawiać sobie odrobinę takiej niepewności. Atak nożownika w Luwrze. Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia. Napastnika postrzelono. Nadal nie są znane motywy jego działania. Smog wciąż groźny. W Warszawie Straż Miejska bada jakość powietrza. Mieszkańcy coraz częściej zgłaszają problem palenia śmieci przez sąsiadów. Palą śmieci, taka biała chmura i smród plastiku i takich różnych rzeczy, że nie można wytrzymać. Wchodzi to do mieszkania. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. Trwa usuwanie zniszczonych aut, które wpadały na siebie jeden za drugim w karambolu na łączniku przy autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. 8 osób jest w szpitalu. Na razie nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną wypadku. Wiadomo natomiast, że w czasie, gdy do niego doszło, panowały trudne warunki. Jezdnia była oblodzona, a widoczność ograniczała mgła. Na miejscu jest reporter Radia Wrocław Bartosz Szarafin. Do zdarzenia doszło przed 8 rano na łączniku do autostrady pomiędzy Świdnicą a Żarowem. Przyczyną była ograniczona widoczność i oblodzenie. Zderzyły się 24 pojazdy. Droga jest wciąż zablokowana. Trwa dochodzenie i ustalanie tych dokładnych i precyzyjnych przyczyn wypadku. W tej chwili zarówno trwa dochodzenie, jak trwa porządkowanie tych pojazdów, ponieważ one są ze sobą zakleszczone w dość specyficzny sposób między barierami energochłonnymi. Stoi ciężarówka z naczepą, a także wszystkie samochody, które są dosłownie przytulone do siebie, także po dochodzeniu, po zakończeniu tego dochodzenia będzie trzeba je kolejno od siebie rozdzielać i pomoce drogowe, które dotarły tutaj na miejsce, będą się tym zajmować, by je odtransportować. Policja i służby wytyczyły objazd, więc jeśli ktoś wybiera się do Wrocławia i chciałby pojechać akurat łącznikiem autostradowym, powinien udać się albo starą drogą do Żarowa, albo wybrać się krajową 35. Dla Polskiego Radia 24 z łącznika autostradowego koło Świdnicy Bartek Szarafin. Kierowca rajdowy Krzysztof Hołowczyc apelował na naszej antenie, by kierowcy podchodzili z pokorą do swoich umiejętności drogowych. Zjawisko faworyzacji subiektywnej, czyli mnie się to nie zdarzy, ja jestem dobrym kierowcą, ja potrafię, ja dam radę, ja skręcę, ja
no, musi w nas być. Musimy pozostawiać sobie odrobinę takiej niepewności, że nie wszystko pójdzie po naszej myśli. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu doszło do podobnego zdarzenia. Dwa karambole miały miejsce na autostradzie A1. Brało w nich udział w sumie 76 aut. Jedna osoba zmarła w szpitalu. Na terenie Luwru w Paryżu żołnierz z patrolu pilnującego bezpieczeństwa otworzył ogień do mężczyzny, który zaatakował go nożem. Napastnik został ciężko ranny. Do ataku doszło około godziny 10. Więcej na ten temat wie Marek Brzeziński. Według dyrektora paryskiej prefektury napastnik wznosił okrzyki świadczące o tym, że działał on kierowany motywami związanymi z ideologią dżihadu. Oprócz noża miał przy sobie maczetę. Do ataku doszło na ruchomych schodach wiodących do galerii handlowej, znajdującej się pod ziemią w bezpośrednim sąsiedztwie Luwru. Napadnięty żołnierz, który jest lekko ranny, otworzył ogień, oddał 5 strzałów. Jedna z kul trafiła napastnika w brzuch, ciężko go raniąc, ale jest przytomny. Miał 2 plecaki. Po zbadaniu ich zawartości stwierdzono, że nie zawierały żadnych ładunków wybuchowych. Biegnąca koło Luwru ruchliwa handlowa ulica Rivoli jest zamknięta. Nieczynne są także sąsiednie stacje metra. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Najpierw o kryzysie migracyjnym, później o przyszłości Unii. To tematy nieformalnego szczytu na Malcie. Choć relacji z USA i nowym prezydentem nie ma w agendzie spotkania, to mogą one być poruszane przez europejskich przywódców. Unijny szczyt na Malcie obserwuje Beata Płomecka. Spotkanie unijnych przywódców rozpoczęło się od dyskusji o konieczności zamknięcia nowego szlaku migracyjnego. Janek Witek mówił o odważnej Francji, że dziesiątki elektrowni atomowych postawiła, nie bała się. Podczas dyskusji o migracji wspomniano, komunikacja kolejna, 300 km na godzinę pędzą, nie bała się. Różne przedsięwzięcia Francji odważnej są światu znane, nie bała się. No i co z tego? Państwo zobaczą, teraz muszą płacić. I zagrożeń dla Unii, a to skrytykowała m.in. Polska. O relacjach Unii z USA europejscy przywódcy będą na pewno rozmawiać także po południu, podczas sesji poświęconej przyszłości wspólnoty. Musimy uwzględnić kontekst międzynarodowy, który zmienił się dramatycznie w ostatnich kilku latach, powiedział jeden z unijnych dyplomatów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski podczas wizyty w Białym Domu poruszył temat katastrofy smoleńskiej. Doszło do tego podczas rozmowy z doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego, generałem Michaelem Flynnem. Krzysztof Szczerski mówił o konieczności zwrotu przez Rosję wraku Tupolewa. Przedstawiłem sytuację jako część problemu odbudowy zaufania między polityką polską i polityką rosyjską, że to rzeczywiście jest dzisiaj sprawa, która obciąża na tyle poważnie relacje nasze dwustronne, że powoduje, że powrót do polityki zaufania jest niemożliwy. I ta rozmowa z generałem Flynnem także była momentem do tego, żeby to jasne stanowisko Polski przedstawić i żeby ono zostało wysłuchane i dotarło także do tej szeroko rozumianej administracji najbliższego otoczenia pana prezydenta Trumpa. Głównym tematem wizyty Krzysztofa Szczerskiego w Waszyngtonie były kwestie bezpieczeństwa, obecności sił USA w Polsce oraz współpracy w ramach NATO. Sekretarz stanu w kancelarii prezydenta spotkał się także z przedstawicielami waszyngtońskich ośrodków analitycznych oraz mediami. Dziś udaje się do Nowego Jorku w ramach działań lobbingowych na rzecz wyboru Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Chodzili po domach, oferowali czyszczenie kominów, mieli odpowiednie stroje, a nawet pieczątkę firmy. Dwóch mężczyzn z Olsztyna podawało się za kominiarzy. Na policję zadzwonił jeden z mieszkańców, zaniepokojony nietypowym zachowaniem kominiarzy. Według zgłaszającego dwóch nietrzeźwych mężczyzn miało podszywać się pod kominiarzy. Mówi Mariola Plichta z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Mieszkańcy Olsztyna podawali się za kominiarzy, dokonywali przeglądów, odbiorów i czyszczenia przewodów kominowych i pobierali za to opłatę 100 zł. Oczywiście po wykonaniu usługi wystawiali także rachunek z pieczątką nieistniejącej firmy. Badanie alkomatem wykazało, że mają po prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Gdyby nie byli pijani, pewnie dalej właśnie w ten sposób oszukiwaliby ludzi. Teraz będą mogli czyścić kominy w więzieniu. Grozi im bowiem nawet 8 lat, ale zarzut usłyszą dopiero, gdy wytrzeźwieją. Katarzyna Piasecka, Polskie Radio Olsztyn. W informacjach dnia Szczecin i agenci CBA, którzy zatrzymali 12 osób, m.in. pracowników elektrowni Szczecin oraz biznesmena. Na gorącym uczynku przyjęcia 50 tysięcy złotych łapówki CBA zatrzymało dyrektora do spraw energii.
Delegatura CBA w Szczecinie prowadzi śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w sprawie korupcji przy dostawach paliwa do pieca zasilanego biomasą w elektrowni. Ustalono, że dostarczane przez firmę biznesmena transporty wcale nie były biomasą. Mimo to pracownicy odpowiedzialni za nadzór nad jakością paliwa w zamian za korzyści majątkowe potwierdzali, że ciężarówki były wypełnione odpowiednią technicznie biomasą. Przez to dochodziło do produkcji prądu z paliwa bardzo złej jakości. W wyniku przeszukań zabezpieczono około 1 000 000 złotych w gotówce, w tym ponad 100 000 złotych w pomieszczeniach służbowych pracowników elektrowni. Po doprowadzeniu podejrzanych do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie zostały im przedstawione zarzuty zakładania, kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, łapownictwa na stanowisku kierowniczym oraz oszustwa. Sprawa ma charakter rozwojowy. Prokuratorzy i funkcjonariusze CBA nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Straż Miejska w Warszawie codziennie bada jakość powietrza. Co miesiąc interweniuje około 1500 razy. Mieszkańcy coraz częściej zgłaszają problem palenia śmieci przez sąsiadów. W stolicy zanieczyszczenie badają specjalne pojazdy wyposażone w małe laboratoria, które jakość powietrza sprawdzają w 10 minut. Nasza reporterka Natalia Żyto przejechała się takim smogobusem. Idziemy. Sąsiedzi akurat palą śmieci, taka biała chmura i smród plastiku i takich różnych rzeczy, że nie można wytrzymać. Wchodzi to do mieszkania. To nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Marek Wąsowski, Oddział Ochrony Środowiska, Straż Miejska Warszawa. Natomiast ta posesja jest podzielona na dwie części i do tej drugiej na daną chwilę nie mamy dostępu. Czyli tutaj pukamy? Nikt nie... Proszę panie, no jakie tu śmieci palą? No przecież to wszędzie palą koksem, sąsiad palą, węglem palą. Nigdy w życiu to śmieciami nie palili. To jest jakiś sąsiad zgłosił, że palą śmieciami, to co, przesada? Znamy tego sąsiada, oczywiście, że przesada, cały czas odzwoniają, bo im przeszkadza. W tej chwili mam taką rurkę, którą wystawiam na zewnątrz, następnie podłączam ją do tego urządzenia, uruchamiam pomiar. Zasysa powietrze, przechodzi przez filtr, no i dalej urządzenie dokonuje pomiaru. Czuję, że on śmierdzi, ten dym. No jak się pali, no to przecież aż czarno ten dym leci. No to czym my palili? Przecież nie takim węglem. Pomiar się zakończył. Ten pomiar szedł bardzo dobrze. Straż Miejska za palenie odpadów może wystawić mandat w wysokości 100 zł, a po skierowaniu sprawy do sądu można dostać karę nawet do 5000 zł. Władimir Putin zaprosił do Moskwy prezydenta Turcji. Z informacji przekazanych przez agencję Interfax wynika, że Recep Tayyip Erdoğan przyleci do Rosji w pierwszej połowie marca. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W ostatnich miesiącach nastąpiła intensyfikacja kontaktów rosyjsko-tureckich. Szczególnie jest to widoczne w sferze wojskowej i ma związek z sytuacją w Syrii. Oba kraje przeprowadzają wspólne operacje przeciwko ugrupowaniom terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie i są gwarantami porozumień pokojowych między armią reżimu Baszara al-Asada i rebeliantami. Rosyjscy komentatorzy zwracają uwagę, że marcowy przylot Erdoğana do Moskwy będzie jego czwartym spotkaniem z Władimirem Putinem w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Oprócz kwestii wojskowych, przywódcy obu krajów zamierzają porozmawiać o dwustronnej współpracy gospodarczej. Dla Rosji najważniejszym tematem jest budowa gazociągu tureckiego, który po dnie Morza Czarnego będzie błękitne paliwo dostarczał do Grecji. Jednocześnie Moskwa prowadzi rozmowy z Atenami i innymi stolicami południowej Europy dotyczące budowy kolejnych nitek rurociągu, którymi odbierane byłoby paliwo z gazociągu tureckiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pracownicy internetowego giganta firmy Twitter przekazali $1 000 000 na rzecz amerykańskiej Unii Swobód Obywatelskich. Organizacja ta wyraziła chęć walki z antyimigranckim dekretem prezydenta Donalda Trumpa. Według portalu technologicznego TechCrunch 1000 pracowników Twittera zebrało $500 000. Tyle samo przekazali razem dwaj szefowie firmy. Według doniesień Amerykańska Unia Swobód Obywatelskich otrzymała w ostatnich dniach łącznie $24 000 000. Tymczasem, jak donosi agencja Bloomberg, grupa dużych amerykańskich firm technologicznych przygotowuje wspólny list otwarty do prezydenta Trumpa. List wyraża zaniepokojenie jego ograniczeniami związanymi z imigracją. Wśród sygnatariuszy mają znaleźć się tacy giganci jak Amazon, Apple, Facebook, Google i Microsoft. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio.
Jeden z najcenniejszych, nieoszlifowanych opali szlachetnych, zwany ogniem Australii po 70 latach od odkrycia, został po raz pierwszy publicznie pokazany w australijskim muzeum. Wart 675 tysięcy dolarów minerał jest pokazywany w Muzeum Australii Południowej w Adelaide, które stało się nowym właścicielem drogocennego kamienia. Ogień Australii został znaleziony w 1946 roku. Od tego czasu ważący 998 gramów kamień pozostawał w rodzinie swojego odkrywcy. Ta zdecydowała, że pokaże go światu, by, tu cytat, cieszyły się nim przyszłe pokolenia. Ogień Australii będzie pokazywany do 28 lutego w foyer Muzeum w Adelaide. Następnie trafi do obszernej australijskiej kolekcji opali szlachetnych. Porywisty wiatr, opady deszczu i 3-metrowe fale. Zima odwiedziła Zjednoczone Emiraty Arabskie. Taka aura zdarza się w pustynnym kraju nad Zatoką Perską niezwykle rzadko. Niskie temperatury, które występują już w całym regionie, są konsekwencją napływu zimnego powietrza znad Iranu. Prędkość wiatru osiąga 65 km na godzinę. Ma to być najchłodniejszy weekend tej zimy, co oznacza 18-20 stopni nad morzem. Meteorologowie zapowiadają także możliwe opady śniegu w górskich regionach położonych w głębi kraju. Temperatura na wysokości 1900 metrów może spaść w nocy poniżej zera. Z powodu złej pogody odwołane zostały nawet niektóre wydarzenia kulturalne. W Al Ain nie odbędzie się festiwal organizowany w tradycyjnej oazie, jedynym emirackim zabytku znajdującym się na liście zabytków światowego dziedzictwa UNESCO. Gazety przypominają, że ostatnio w Emiratach śnieg spadł 5 lat temu. Pierwsze opisane opady w historii kraju zdarzyły się w 2004 roku. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Prognoza pogody. Piątek pochmurny, na Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu i Mazowszu miejscami słabe opady śniegu. Na południu kraju gdzieniegdzie deszcz lub mrzawka. Na pozostałym obszarze, głównie na zachodzie, słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub marznącej mrzawki. Na zachodzie i południu także mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, utrzymujące się przez większą część dnia. Temperatura od minus 1 stopnia na północnym wschodzie, 1 stopień w centrum, do 4-5 na południu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Teraz MediaMarkt. 49-calowy telewizor Full HD Smart TV marki Samsung. Czterordzeniowym procesorem. Za jedyne 2199 zł. Szukaj również nowych okazji. Jaka reklama się odbywa? MediaMarkt.pl. Joanna, daj spokój. Jaka reklama? Zarobić na reklamie, tak. Zarobić na reklamie. Potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. To o tyle zabawne, nie? Maciele, ja bardzo się dobrze znam, ale dla mnie jest tyle zabawne, że ja mam bardzo śmieszną motywację bycia w polityce, że miałem bardzo śmieszną, bo teraz jestem emerytem, ale miałem bardzo śmieszną motywację w polityce, bo ja zapragnąłem być politykiem, miałem 12 lat, w 1962 roku. Dokładnie to wyglądało w ten sposób, że szedłem o niepodległości przez Dąbrowskiego. To sobie była dosyć wąska ulica i od strony od południa, czyli jak było do Odeńca w kierunku Rakowieckiej, jechała wielka limuzyna ZIM, czarny ZIM z takimi nikowanymi rozmaitymi elementami i na końcu zamiast tablicy rejestracyjnej miał taką kwadratową wielką tablicę, to na czerwonym tle biały orzeł, a z przodu jeszcze chorągiewka sztywna, to jechał Aleksander Zawadzki. Jak rozumiem, dzisiaj już to wiem, Zawratu, bo na Zawracie najprawdopodobniej mieszkał, jechał gdzieś tam, nie wiem gdzie, wszystko jedno jechał. I wtedy w ogóle nie było samochodów osobowych prawie na ulicach i ta limuzyna była jakimś takim skrzydłem, jakimś takim rzeczą nieprawdopodobną. I chciał pan zostać dygnitarzem? Nie, przeciwnie, zapomyślałem tak, znaczy ja chciałem powiedzieć tak, oj, chciałbym być takim dygnitarzem, po to, żeby trolejbusem pojechać, żeby ludzie wiedzieli, żeby jeździć trolejbusem 56, 55, żeby ludzie wiedzieli, że tam jest taka władza, zawsze prosiad miałem, więc zawsze było czymś tak obrzydliwym, tak obleśnym, że marzyłem o tym, żeby pokazać ludziom, że władza nie musi być taka. Władza nie musi być taka. No wtedy nie mogłem być politykiem, bo to oznaczało świństwo. Natomiast nie sądziłem, że te ekipy posolidarnościowe głodzą podobne postawy, jak widzimy przy Macierewiczu, no. To mówię, czy przy Misiewiczu, no to po prostu w głowie się nie mieści. Im się po prostu w głowie porąbało. Bo można oczywiście wziął dwa wzorce w Europie. No jeden to jest przerób skandynawski, gdzie pan nie rozpozna miliardera na ulicy,
Musiałbyśmy bardzo dobrze przyjrzeć, to kasa mi nie mam w zasadzie, ponieważ cały system socjalny jakoś to odrównuje. Tak, ale w każdym razie jest, tak powiem, faux pas. Pokazywać innym swoją majętność. Uważa się, że majętność władzy. No właśnie, w Polsce teraz jest trochę inny warunek, bo Bóg aby ludzko nie wykonał. I rozumiem, że ta katolicka Polska, katolicka narodowa, fantastyczna ekipa, no to jest bunga bunga. No, w takim wymiarze właśnie, jak widzimy, że tutaj muzeum, tam limuzeum, tam trzepnąć kogoś w bagażnik, bo czerwone światło się lepiej zapaliło i ludzie normalnie zatrzymali. A ci są na tyle, że tak powiem, specyficzni, że nie zatrzymują czerwonym świetle. Zresztą spieszyli się. Andrzej Celiński, nie z moim Państwa gościem, wracamy do naszej rozmowy tuż po informacjach Radia Tok FM. To też ma. A teraz na poważnie. Absolutnie też, bo to, że kupujemy jakąś zimówkę, to nie znaczy, że mamy golić na tej trasie. Poproszę się o wyłączenie telefonów komórkowych. Nie dotykanie eksponatów, nie rejestrowanie dźwięku i obrazu, nie prowadzenie głośnych rozmów. Wielkie festiwale, premiery filmowe i najgorętsze koncerty sezonu to od wtorku do piątku, a w poniedziałek zostajemy w domu, oglądamy seriale, czytamy książki, słuchamy płyt. Wtedy kultura. Kultura.